Dzień dobry. Zaczynamy dzisiaj jeden z najbardziej oczekiwanych przez nas odcinków wypraw. Dzisiaj będziemy zwiedzać Zatokę Halong, Halong Bay. Najbardziej znanym, chyba jedno z najbardziej znanych miejsc w całym Wietnamie, na północy Wietnamu. Za mną już widzicie skały wyrastające z morza, których dzisiaj będziecie widzieć na pewno wiele. Ja jestem bardzo podekscytowana, mam nadzieję tylko, że wyjdzie troszkę więcej słońca i nas ogrzeje. Zapraszam! W końcu ruszyliśmy, trochę wyczekaliśmy na przystanie, ale płyniemy. Zbliżamy się, jak widzicie, już do wysepek. I taka ciekawostka, tych wysepek w całej zatoce jest podobno 1969. Jedna z wysepek spośród tych 1969 wysepek znajduje się na banknocie 200-tysięcznym. Ta mała wysepka, znaczy mała, to wygląda na wielką, ale w rzeczywistości to jest właśnie ta za mną. Super! Bardzo typowo dla miejscowych, mają nazwaną właściwie każdą skałę, która cokolwiek przypomina. To jak w Tajlandii czy w Laosie, wszystko w jaskiniach było jakimiś stalaktytami, które przypominały słonia, słonia z trzema głowami i tak dalej. Tak tu mamy psa siedzącego, jakiegoś kota, całujące się kurczaki, małe kurczaki i tak dalej. Wiadomo, że jeśli chcemy, no to wyobraźnia podpowie nam wszystkie możliwe kształty. Jesteśmy następni w kolejce, żeby móc zobaczyć całujące się kurczaki. Jedyna taka okazja. Symbol Halong Bay. Tutaj jest ryba. Tył kurczaków okazał się być rybą z otwartą paszczą. Teraz odpadła mu głowa. Ha! Ale widać rybę, ewidentnie. No teraz głowa mu odpadła, ale wcześniej było razem. Bardziej głowa niż kurczaki, ryba niż kurczaki. Pozostaje pytanie, co było pierwsze, ryba czy kurczak? Tu widzimy całujące się kurczaki od tyłu i są rybą. Otóż to jest ryba. Skoro zagadka rozwiązana, możemy spokojnie dobijać do brzegu. Pierwszy przystanek dzisiejszego dnia na wyspach to wielka jaskinia. Około 50 minut. Tak. W jaskini, no i co? Wielki plac budowy oczywiście na wyspach po to, żeby robić większy przemiał turystów. Budują większą przystań. W całej Zatoce Halong znajduje się 25 jaskiń. Jesteśmy właśnie w jednej z nich, jednej z największych bodajże. Z jaskini na szczyt. W tym momencie fajnie by było powiedzieć to, co Magda wyczytała. Skąd się wzięła ta w ogóle zatoka? No, według legendy gigantyczny smok przelatywał wpadł do wody z jakiegoś powodu i zamiótł ogonem i w ten sposób te skały wynurzyły się z wody i tak powstała zatoka. A mniej romantyczna wersja mówi, naukowcy mówią, że po prostu wystąpiła częściowa erozja tylko, więc pewne elementy skał się ostały, reszta została spłukana i to ta mniej romantyczna wersja wydaje się być bardziej prawdziwa. Płyniemy dalej, po drodze jeszcze dwie jaskinie. Jaskinie będziemy zwiedzać z kajaka, mam już kamizelki i będziemy płynąć. Ja właśnie podsłuchałem, że wpływamy tutaj przez taką jaskinię i tam jest zatoka i tam na zboczach żyją małpy. Prawdopodobnie. Będziemy musieli uważać na siebie. No, płyniemy, siedliśmy, miałem stresa. Płyniemy, zaczynamy. Powiem szczerze właśnie, że inaczej się pływa kajakiem, jak się ma strój i jest słoneczko i wpadnięcie do wody wcale nie jest takie straszne, jak właśnie w naszej sytuacji, gdzie jest dość chłodno i woda na pewno jest zimna, no ale cóż no. Chyba nie umieją. Nie do co, mój dzielny mąż. Ty nam nie wypowiadaj, bo twoje wiosła są suche jeszcze. A tam, ja widzę, że tam kropelka jest. Patrzcie na to. A tutaj łódki stoją
przy brzegu, ponieważ tam siedzi małpa na górze i coś je, ale nie widać jej za bardzo. Hello! Hello! Chyba my jesteśmy lepszą atrakcją niż ta małpa. Jak oni wiosłują fajnie. Jest naprawdę wyjątkowo. No i jest to, jesteśmy w takiej zatoczce. Wpływa się pod takim niskim stropem. Około 2,5-metrowy. I w środku całkowicie zamknięty teren. I jest naprawdę przepięknie. Kolor wody, słoneczko wyszło. Wysokie skały, porośnięte roślinnością zieloniutką. Krótka wycieczka po zatoce, po zatoce właśnie się kończy dla nas. Będziemy płynąć dalej już na łodzi. Nie wpadliśmy do wody, udało się. No właśnie, jeszcze musimy zejść. Skończyliśmy pływanie na kajakach. Wsiadamy na naszą dużą łódź i płyniemy dalej. Ostatni z przystanków. Trzeba się troszkę przedzierać między turystami. Tym razem będziemy wchodzili na górę, na punkt widokowy. Malutka wysepka, nazwana wysepką Titopa albo Tito. Ale nie chodzi o tego Brostita z Jugosławii. Dziękuję, bilecik sprawdzony. To chodzi o sowieckiego pilota bohatera. Jak wiemy, Związek Radziecki wspierał Wietnam w wojnie z Francuzami. I w 1962 prezydent Ho Chi Minh zmienił lokalną wietnamską nazwę na Ti Topa. Weszliśmy. No taki niezły mały fitness. Tak sobie pomyślałam, że rozgrzewka przed sapą. Tym bardziej, że słoneczko wyszło i naprawdę grzeje i dostarcza większej ilości pięknych widoków. W tym wspaniałym miejscu kończymy. Mam nadzieję, że Wam również się podobało. Dawajcie łapkę w górę, jeśli tak. I oczywiście subskrybujcie nasz kanał. A my zostajemy jeszcze w Zatoce Halong. Było nam za mało po prostu pięknych widoków Zatoki Halong Bay, więc postanowiliśmy spędzić parę dni na największej bodajże wyspie w tej zatoce, zamieszkałej, takiej normalnej, dużej wyspie, Cat Ba. No i właśnie płyniemy, za niedługo będziemy wysiadać. Już sama przeprawa na wyspę jest ciekawa. Regularnie kursujący prom pływa innym szlakiem niż turystyczne łodzie i odwiedza kilka pływających wiosek. Przeprawa promowa zakończona. Trwało to około godzinkę, może półtorej. I weszliśmy do lokalnego autobusu, jedziemy przez całą wyspę do jedynej miejscowości, która się tu znajduje. I tam będziemy nocować. Myślę, że będzie całkiem ładnie na tej wyspie. Dotarliśmy do Cat Ba i udaliśmy się do Parku Narodowego. Jesteśmy w środku w lesie na ścieżce na jeden ze szczytów. Jest bardzo przyjemnie i tu nami gdzieś jest jakiś taki wiewiór. Za łatwo pomylić z małpą, który jest bardzo, bardzo specyficzny dla tylko tego Parku Narodowego. Spróbujemy zrobić jakieś zdjęcia, jeszcze ujęcia, ale może nie wyjść, bo jest dość wysoko. Ze statku czy też z autobusu mogliśmy zobaczyć, jak wyglądają te wzgórza wapienne z daleka. Natomiast teraz jesteśmy w samym sercu lasu pokrywającego takie wzgórze i wrażenie jest świetne. Plątanina pnączy, korzeni, ostre skały, ponad 800 gatunków roślin i zwierząt żyjących w ogóle na tej wyspie, w tym parku narodowym. Także jest co oglądać, jest w czym wybierać i co podziwiać. Staliśmy na szczyt i możemy pomyśleć w sumie, że jesteśmy gdzieś bardzo wysoko w górach, jakieś 2000 metrów, a tu wcale nie. Jesteśmy zaledwie jakieś 250 metrów nad poziomem morza. Mimo wszystko się umęczyliśmy. No i widoki, jak widzicie sami, fantastyczne. No.
Nowy dzień, nowy plan. Fort na wzgórzu, z którego mam nadzieję zobaczyć piękny widok. I dzisiaj będzie pewnie śmiesznie, bo Mariusz ma głupkowaty humor. Zachodnie obserwatorium, czyli widoczki. Idziemy. Kier obserwacyjny. Też widać, że miał jakieś działo w środku. Z dołu za bardzo nic nie widać w tym momencie, bo zarosło krzakami, ale z góry na pewno roztacza się. Tu mamy widok na port rybacki, w którym się zatrzymaliśmy, i część zatoki po tamtej stronie. No i drogę do fortu, i tam widać było, że działo, które tu stało, było ustawione właśnie na tą drogę, żeby bronić też fortu, nie tylko zatoki, ale fortu. Teraz będzie fragment dla młodzieży i najmłodszych. Słuchajcie, tak kiedyś wyglądał telefon. Miało się słuchawkę i zamiast wybieranej tarczy wybierało się w ten sposób. Tak, to tak przekręcało się do końca, więc 0, 6 na przykład, nie wiem, 4. Po wybraniu numeru rozmawiało się przez coś takiego. Tak, tak droga młodzieży wyglądał kiedyś telefon. Wielu z was może nawet nie wiedzieć, bo takie rzeczy tylko w muzeum. A, jeszcze był ten motyw, że ktoś źle odłożył telefon, nie dało się do niego zadzwonić. Trzeba było zadbać, żeby dobrze leżał. A tak z kolei wyglądała stacja do nadawania morsem. Słuchawki, żeby odbierać. Może zdejmę, bo zjeżdżają. A tu mamy taki przycisk i nadawało się sygnałem morsa. Naciskamy tu, on odbija sygnał tu i przekazuje po drutach dalej, gdzie trzeba, tak? Także wiecie, kreska, kreska, kropka, kropka i tak dalej. Cały alfabet trzeba było opanować w ten sposób. Także takie narzędzia komunikacji ze starożytności. A oto peryskop, który używany był w okopach, żeby zajrzeć, czy wróg nie idzie. I tu wszystko widać dzięki systemowi lusterek. Prosta sprawa. Patrzymy tu, lusterko, które jest tu, pokazuje nam, co jest z tej strony, a to lusterko pokazuje, co jest tu. Więc leci pyk, pyk, pyk. Prosta optyka. A teraz, już za 10 metrów, będziemy mieli okazję skorzystać z niebywałej atrakcji, która jest tu na wyspie. Będziemy mogli strzelić z armaty. To oczywiście żart, ale ustawione tutaj działa dalekiego zasięgu kiedyś broniły dostępu do zatoki. Teraz sprawdzę kaliber, spoko. Aha, 138 mm. To było stanowisko przeciwko? Stanowisko, jak się mówi, anti-aircraft, czyli... Przeciwlotnicze. Przeciwlotnicze. Jezu, ona zawiecha. To są dwa bunkry, w których się można schować. Jak głosi napis na tabliczce, to jest skrzynia. Magda schowała się gdzieś w forcie, więc czeka nas inna zabawa. Na szczęście zabrałem pamiątkę ze składu amunicji. A ja też coś zabrałam. Żarty żartami, ale trzeba dodać, że ten fort brał czynny udział w walkach, więc no nic zabawnego w sumie, ale naprawdę bardzo fajnie zrobione miejsce,
wyspowcy. Na pewno warto zaliczyć to miejsce, jak będziecie kiedyś na wyspie Kadba. No i na tym kończymy nasz odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało i dobrze się bawiliście. Dzięki za oglądanie. Dawajcie łapkę w górę, jeśli było super. Będziemy na pewno wdzięczni i subskrybujcie nasz kanał, ponieważ dzisiaj wybieramy się w kolejne miejsce po drugiej stronie Wietnamu. Sapa, góry, widoki, pola ryżowe. Pięknie. Subskrybujcie, oglądajcie. Dzięki.